Witam Was serdecznie na moim kolejnym odcinku. Dzisiaj wylądowałem w Niemczech i znalazłem opuszczony burdel po prostu, agencję towarzyską. I Wam pokazuję, jak wygląda. Tak wygląda główny budynek. Jakiś czas temu wybuchł tutaj pożar, więc część tego budynku będzie już strawiona, ale mam nadzieję, że coś z wyposażenia jeszcze tam zostało. Chodźcie do środka. Zobaczcie, jak wygląda. Tak wygląda wejście główne. Girls for you. Chodźmy może od strony zaplecza. Zobaczcie, to był taki mostek. Można było tutaj wjechać. Dość ciekawie to wygląda. Tutaj również można było wejść. Tutaj najprawdopodobniej stał ochroniarz. Dzień dobry. Witam Pana. Zapraszamy na górę. Dziewczyny już czekają. O, mam nadzieję, że będzie warto. Oczywiście. Dzisiaj nie jestem sam. Jest ze mną Adam z Halo Urbex. Oczywiście link będzie w opisie do jego filmu z tego miejsca. Teraz wejdziemy, nie wiem, może na górę. Zobaczymy, czy da się jeszcze w ogóle wejść. Schody tutaj przepalone całkowicie. Zobaczcie. O, ruszają się, oby się tylko nie zwaliły. I docieramy na samą górę po schodach, których nie ma praktycznie. Zobaczcie, wszystko strawił pożar. Łóżka, sprężyny właściwie w łóżkach. Wszędzie leży miedziana instalacja. Mam nadzieję, że nie zawali się to. Tyle zostało po łóżkach, na których gimnastykowali się klienci z dziewczynami. Wejdziemy teraz do środka. Ło, widzieliście to? Zerwało się trochę. Będziemy stąd znikać, zanim wpadnę do środka. Zobaczmy, czy zostało jakieś wyposażenie jeszcze. Musicie poczekać sekundkę. Sobie tylko oświetlenie załatwię. I lecimy dalej. Dobra. Latarka jest. Lecimy dalej. Wchodzimy do niegdyś działającej agencji towarzyskiej. Jest tutaj kilka pomieszczeń. Spróbuję dzisiaj wejść do wszystkich. O,
O, tu mamy jakieś łóżko małżeńskie. Pewnie dla specjalnych klientów. Zobaczcie, jakie ładne. Zobaczcie, wszystko spłonęło. Jakiś czas temu było tutaj naprawdę dużo wyposażenia, jednak po pożarze niewiele zostało. Tutaj kolejny pokój, w którym panowie się relaksowali. Kaloryferki i widok z góry. O, przejdziemy się tędy jeszcze. Gdzieś tutaj obok jest jeszcze hotel, w którym pracownice mogły się wyspać po ciężkim dniu pracy. Tu już jest zarwane wszystko. Wiecie co? Może zejdę najpierw z tamtej strony i pokażę wam jeszcze saunę, w której się relaksowali panowie z kobietami. Oczywiście jak uda mi się tędy zejść. Jeśli bym spadł, to dzisiaj nie byłoby dużego problemu, bo jestem z Adamem. Najprawdopodobniej bym je wyciągnął. Co nie, Adam? Albo dobił i uciekł. Albo dobił, uciekł i go proszę. Najprawdopodobniej była recepcja. Można było wejść i uregulować rachunki. Kokon. A wejdźmy tutaj, zobaczymy na chwilę. O, tutaj jeszcze dość zachowane pomieszczenie. Zobaczcie, tutaj pożar nie doszedł. Być może tutaj kierownictwo przesiadywało na tych lożach. Idziemy dalej. Tutaj można było kapcie zostawić lub zabrać i iść do sauny. Kabina prysznicowa. Kibelek. Toiletem. Tutaj półka z kapciami, które można było wykorzystać idąc do sauny, żeby nie złapać na przykład grzybicy czy innych chorób. O. Zapraszamy do sauny.
Tutaj była szatnia. Można było zostawić sobie ciuchy, zabrać ręcznik. Tutaj również kabiny prysznicowe. Krany już ktoś pozabierał. Elementów kiczowatego wystroju zostało jeszcze. Tutaj pseudopalma. Część górnej kondygnacji spadła na dół. Tu już byliśmy. Wychodzimy teraz na zewnątrz. Sprawdźmy, co tutaj zostało. Tu mamy jakąś altankę. Sprawdzimy, co jest w środku. Kasa. I jesteśmy w saunie. O, proszę. Jak ładnie. Wystarczyło zarzucić ręcznik i relaksować się. Całuję. Tu chyba... Nie, myślałem, że druga część. Tu jest pusto. Tutaj dziewczyny leżakowały w momencie, kiedy nie miały pracy. Numerki do pokoi. Tu jeszcze mamy jakieś pomieszczenie. Teraz sprawdzimy, co tam jest. Garaż?
kociarnia. Kilka talerzy. Hokery barowe. W zasadzie nic interesującego. Będziemy się zawijać stąd. A tutaj, obok, zaraz jest hotel, o którym wspomniałem wcześniej, gdzie sypiały po prostu pracownice. Zajrzyjmy jeszcze tutaj. Tutaj jest wejście górą, ale być może uda się też dostać do środka dołem. Pieska. Ale to chyba nie na tym terenie. Piesek chyba za płotem jest. Widzę, że tutaj też trzeba uważać. Podłogi nie są już w najlepszym stanie. Nasz 2003 rok, czyli 17 lat temu, ostatni klienci zawitali tutaj. Hotel. O proszę, nawet sejf się zachował. Nic nie zostawili dla nas. Telewizorek. Co tutaj mamy? Recepcja tu była. O. Tu też się zwaliło z górnych kondygnacji już. Łóżko do masaży jeszcze się zachowało. Kilka monitorów.
hotelu zostało trochę więcej wyposażenia niż w burdelu. A to chyba już znacie. To jest kaczka. Można. Wróciliśmy do punktu wejścia. Tu jeszcze jest coś z prawej strony. Tu mnie jeszcze nie było. Przejdziemy się tutaj jeszcze. To była chyba makieta. Kluczyki do pokoi. Wyglądają już trochę lepiej. Kolejny safe. Zobaczymy, jak tu wyglądały pokoje. Kibelek. To był bardzo mały pokój. Mosiężne klamki. Ktoś sobie chyba przygotował, ale nie zdążył zabrać. Tu kolejny pokój. Wyjście na balkon. Wejście na dach. Skorzystam oczywiście. Czyżby na poddaszu również były pokoje? Nie, najprawdopodobniej coś miało tutaj powstać, jednak nie doszło do tego. O, tutaj również sobie ktoś przygotował. Troszkę miedzi, troszkę mosiądzu, kable. Widać, nie tylko u nas szabrują, kradną. Dzieje się to wszędzie. Tym widokiem na agencję towarzyską zakończę dzisiejszą eksplorację i oczywiście widzimy się za tydzień w piątek. Trzymajcie się, do usłyszenia.